Cześć, znajdujemy się na terenie Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w Krakowie, gdzie zaprezentujemy pracę pokonkursowe Okno Plus for Art. Zapraszam. Okno Plus for Art to kolejna odsłona nowej strategii marki Okno Plus. Tym razem rzuciliśmy wyzwanie artystom, którzy w swój unikatowy sposób mieli zinterpretować rzeczywistość i wyrazić to na naszych produktach, czyli oknach. Wystawę możecie oglądać do 17 września w Galerii Re na terenie Muzeum Mozart. Za mną znajduje się Galeria Re, w której dzisiaj otwieramy wystawę pokonkursową Okno Plus for Art. Okno Plus for Art jest konkursem międzynarodowym, którego pierwszą edycję zorganizowaliśmy wspólnie z marką Okno Plus. Jest to konkurs wyjątkowy na skalę naszego kraju, dlatego że jest to pierwszy konkurs, gdzie artyści mieli do przygotowania dzieło sztuki. Pojawienie się w Muzeum Sztuki Współczesnej tutaj w Krakowie to jest dla mnie duża rzecz, więc czuję się cudownie z tego powodu. Było to bardzo duże wyzwanie i też tym większa satysfakcja z tego, że udało się dojść tak daleko. Druga rzecz to oczywiście radość z tego, że mogę się znaleźć w tak szacownej instytucji z pracą. Ja jestem bardzo mile zaskoczony tą współpracą. Zostałam właśnie zaproszona tutaj do fabryki Kołowieliczki. Od samego przyjęcia do mojego tam przyjazdu bardzo zostałam cieple powitany. Pierwszy raz pracowałam na takim płótnie i pracowało się zaskakująco dobrze. Wspaniale, że Mozart tutaj rozpoczął taką współpracę z Oknoplastem. Myślę, że bym polecił, szczególnie, że teraz widzę, że jest taki wydźwięk, który jest rzadki w konkursach, bo widzę, że właśnie przy konkursy często publikują pracę, nazwisko i jakby to wszystko, nic się za dużo wokół tego nie dzieje, a tutaj jest to bardzo profesjonalnie prowadzony konkurs, z czego jestem pod dużym wrażeniem i myślę, że tutaj właśnie poleciłbym kolegom czy innym artystom, żeby właśnie wzięli udział i zobaczyli, jak to jest na własnej skórze doświadczyć tego.